Dzień dobry Państwu, drogie Bielczanki, drodzy Bielczanie. To kolejna świetna informacja o kolejnym elemencie prowadzonej przez nas inwestycyjnej ofensywy. Ulica Warszawska to jedna z pięciu dróg, które wspólnie z Radą Miasta zapisaliśmy w obiecanej przeze mnie podczas wyborów projekcji planu budowy dróg. Przypomnę, że w tej chwili ku końcowi zmierza budowa drugiego etapu ulicy Warszawskiej pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kopernika a posesją 65A. Była to inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 8 300 000 zł. Udało nam się również, i to już jest sukces tegoroczny, pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych, tym razem kwotę 6 700 000 zł, na budowę trzeciego etapu ulicy Warszawskiej, czyli od posesji 65A do skrzyżowania z drogą krajową z obwodnicą. W obydwu przypadkach kwota dofinansowania sięga 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Cieszymy się z takiego dobrodziejstwa możliwości dynamicznego rozwoju układu drogowego miasta i sukcesywnie i z sukcesem je realizujemy. Bardzo dziękuję panu prezesowi Marianowi Wojtyłkowi, prezesowi rodzinnej firmy Transbet, wykonawcy wielu inwestycji drogowych w Białej Podlaskiej, za podjęcie wyzwania, złożenie najkorzystniejszej oferty w zrealizowanym przez nas przetargu na kwotę 9 303 000 zł. Ta wdzięczność, którą podkreśliłem, wynika z faktu, że jest to kwota o 800 tysięcy złotych niższa niż kosztorys inwestorski, co jest zawsze przykładem bardzo dobrej współpracy miasta z przedsiębiorcami i bardzo odpowiedzialnego podejścia przedsiębiorców do realizacji miejskich inwestycji. Termin, w którym ta inwestycja ma być zakończona, to listopad bieżącego roku. Będzie to 1400 metrów ulicy Warszawskiej, dzięki którym zyska ona ten swój kompleksowy, docelowy, nowoczesny kształt. I inwestycja ta będzie obejmować budowę nie tylko pasów ruchu na jezdni, ale także budowę ciągu pieszo-rowerowego poza jezdnią o szerokości prawie 3,5 metra, budowę przejścia dla pieszych wyposażonego w wyspy dzielące, czterech zatok autobusowych wyposażonych w perony, zjazdów po obu stronach ulicy, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi, uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu. Z mojej strony to tylko życzę dobrej współpracy, no i oby nas choroba nie dosięgła. Mhm. Także dużo zdrowia wszystkim, a nam przy realizacji też potrzebne. Resztę pan prezydent powiedział wszystko prawie. Mhm. Będziemy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i to myślę, że postaramy się wykonać na czas i z dobrą jakością. Dziękuję bardzo. Panie prezesie i panie prezydencie, w czasie siebie robimy? Powinniśmy. Byle projekt był. Bo to nie są na 3,5 miesiące, 4. No ale to nie jest 10 km, tylko jest kilometr. Robiliśmy inne inwestycje, 6 km w 6 miesięcy, no to tu myślę, że wykonamy to.